Dzień dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavkar. A dzisiaj dla Was nagrywam jednego z bardziej sprzedających się SUV-ów. Jest to Ford Kuga pierwszej generacji w silniku dwulitrowym, 2 litry TDCi tak zwany, 140 koni w napędzie, naprzód, w manualu. Jest to 10 rok, końcóweczka. No i przy okazji powiem Wam, że ma przebieg delikatnie ponad 200 tysięcy, czyli przy tym 14-latku wychodzi około 14, 13, 15 tysięcy rocznie, zależy jakiego roku kto ile kilometrów zrobił, czyli według mnie bardzo, bardzo fajny przebieg jak na dwulitrowego diesla. Co jeszcze warto od razu o nim wspomnieć, bo też sobie myślę, że te filmy będą troszeczkę krótsze, bardziej zwarte, żeby się tu nie rozwodzić. Pierwszy właściciel od nowości, cały lakier w oryginale. Oczywiście zmierzę Wam go miernikiem lakieru, żebyście sobie widzieli. No i przy okazji fajny kolor tego lakieru, bo jest to taki czarny metalik. Co jeszcze warto Kudze wspomnieć, też nie ma tam technicznie żadnych spraw do zarzutu, sprzęgło ładnie chodzi, ładne opony, klocki, tarcze też nie pozdzierane. No i wizualnie fajnie zkomponowany pakiet, bo macie alufelgi 18, chromowane listewki jak w titanium. No i jeszcze parę bajerów takich jak automatycznie składane lusterka, przyciemniane szyby z tyłu i z przodu, czujniki parkowania. No i jeszcze automatycznie działające światła zapalające się, czyli tak zwany czujnik zmierzchu. Czy coś jeszcze warto dodać? Na pewno o tym samej niezawodności tych silników. Są to bardzo dobre silniki. 140, 136. Nie ma się do czego doczepić przy tych motorów. Jak ktoś poczyta opinię, spokojnie robią po pół miliona. Mało palą. No i przy okazji jeszcze warto dodać, że są tanie w obsłudze, części do nich nie są drogie, no i dostęp pod maską w takiej Kudze jest bardzo wygodny, no bo to też wychodziło w 2,5 silniku R5 z Volvo, więc pod maską musiało być trochę miejsca, żeby ten wóz ogarnąć. Jeszcze co warto wspomnieć, stylistyka, naprawdę wóz ma chyba debiut w 2008 albo 2007 roku, według mnie do tej pory wygląda bardzo dobrze ta linia Forda Edge. Nie zestarzała się za miękko, podobają mi się te dwie rurki z tyłu. Ten dyfuzor srebrny też wygląda nieźle, fajnie też wyglądają te chromy, co już Wam wspomniałem wcześniej. Tutaj jeszcze tego do pakietu te 18 nadają kolejnego takiego masywnego wyglądu. No i ta linia, jak teraz widzicie od boku, fajnie ciągnie pod górę i delikatnie zmniejsza ten tylny słupek. No i przód też bardzo się może podobać, kolejny srebrny dyfuzor. No i fajne to takie dwa przegarbienia na masce, dodają jej takiego sportowego wyglądu. Jeszcze spójrzmy na nią, tak, troszeczkę podobna do Focusa, ale dużo lepiej według mnie się prezentuje. No to moi mili, wracamy do środeczka, pokażę Wam jak on się prezentuje, ale może najpierw Wam pokażę jego ostatni przegląd, który potwierdza przebieg pojazdu, ale coś się nie chce złapać, ostrość, może postaram się teraz, proszę, jest. W 2002 roku miał 192 tysiące na przeglądzie, więc nie zrobił za wiele, a to jest ważne. Możecie przy okazji zobaczyć sobie winę, jak ktoś sobie go chce sprawdzić. No i zaczynajmy dalej ze środkiem. Świetny pakiet indywidual, zobaczcie, macie tutaj wybity na fotelu nawet tę nazwę tego pakietu. No i bardzo charakterystyczne przeszycie tymi białymi niciami tych skórzanych fotelów. Foteli z prawdziwej skóry, z tyłu też macie oczywiście te same fotele, nawet na środku jest napisane dalej indywidual, no i fotele są z ISOFIX, na boczku dalej to ładnie wygląda, też to białe przeszycie, deska prezentuje się tak, tutaj mamy, proszę bardzo, radio z nawigacją, z kolorowym wyświetlaczem, podgrzewane fotele, sprawna dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, sześciobiegowa skrzynia biegów, tu macie ręczny, tu macie oczywiście po tym dwa miejsca na kubki. Proszę bardzo, no i tutaj podłokietnik wielki, no i miejsce na USB-ka tu też jest również. Cóż dalej, przechodzimy sobie może, nawet tutaj lusterko macie z fotochromem, nie wiem czy się teraz złapie, ciężko złapać ostrość. Tutaj kierownica, ładnie się prezentuje, no jeszcze z tego pakietu indywidual macie takie nakładki na pedały srebrne, nie każda to ma, fajnie, że Ford dbał o polskich klientów i miał już również polskie menu tutaj na liczniku. Licznik ma troszeczkę większy wyświetlacz niż standardowych. Włącznik tempomatu z jednej strony, z drugiej sterowanie radia. Tu obsługa tego menu, proszę bardzo, się zmienia. Obsługa radyjka. No i mówię, włącznik od przeciwdzielnych i automatycznych świateł. Tutaj macie
4 elektryczne szyby. Dalej boczek również skórzany. No i składanie tych lusterek, proszę. Składają się one w taki sposób. No mam nadzieję, że wyrobiłem się troszeczkę szybciej, żeby Wam ten samochód pokazać, bo nie ma co tych filmów przedłużać. No i cóż, pamiętajcie, jeżeli film Wam się podobał, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować sobie kanał, bo zawsze pojawia się coś nowego. Macie pytania, to może być to komentarz lub ewentualnie możecie napisać do mnie maila lub odezwać się na mediach społecznościowych, takich jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co jest wystawione? Wejdźcie na mavkarautomoto.pl albo na media, tak jak mówiłem wcześniej. I pamiętajcie również, że u mnie wszystkie samochody są opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli dany samochód z filmu się sprzedał, mogę Wam poszukać kolejnego na zamówienie. A jeszcze warto dodać, jeżeli i nie macie jak go dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, podrzucę go Wam na lawecie. No i oczywiście nie płacicie 2% PPC3, bo jest faktura VAT marża na ten pojazd.